Wszystkie te domki tutaj nad rzeką są bardzo ładnie pomalowane i ozdobione. Teraz tutaj idę po czymś w rodzaju pomostu. Z jednej strony jest rzeka, a z tej strony takie jakieś mokradło. Jest środek dnia, upał, trzeba było się schować przed słońcem, więc siadłem sobie w takiej przytulnej restauracyjce i zamówiłem obiad. To jest nasi goreng chili paddy, czyli ryż zasmażany z warzywami i chili. Już troszkę spróbowałem, jest bardzo pikantny, bardzo fajny. I jeszcze idzie dla mnie danie, które się nazywa rochak. Gość to dla mnie zrobił tak, jak lubię najbardziej, czyli jest tu posiekane papryczki chili, to zielone, niektóre z nich, to są posiekane papryczki chili. Czyli danie jest naprawdę bardzo pikantne, a powiedziałem mu, żeby zrobił tak, jak dla siebie robi. Czyli jedzą tu naprawdę pikantne jedzenie, pyszne jest to. A to danie nazywa się rochak i to jest mieszanka warzyw. Widzę tu nawet świeżego ogórka, takich właśnie niedosmażonych warzyw. Jest ser tofu, jest jajko i wszystko w takim słodkim sosie. Nie wiem, z czego ten sos jest, ale tak trochę smakuje jak śliwkowy. Kompletnie inne jest tu niż ten poprzedni. Tutaj personel obsługi tych łódek sobie zrobił przerwę właśnie i oglądają serial i jedzą. Najważniejsza rzecz, my musimy czekać, bo oni jedzą. Curumudi memulakan kejadian. Siar kaki sepanjang 19 pada tahun 1970, salah satu keunikan rumah-rumah ialah pembinaan yang tidak menggunakan paku, tetapi pasang untuk menyambungkan celetuk-celetuk.
Tangannya panu wayang ketik. Melepas si masjid kampung itu, di sebelah kanan sungai terdapat deretan rumah yang telah diubah suai supaya menghadap sungai bagi mencari.